Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj drugi odcinek z Into Space 3 Xmas Story, w którym będziemy dalej próbować ratować święta i łapać wszystkie prezenty. Jak już mówiłem wczoraj, mamy jeszcze tylko 11 dni na to, żeby to wszystko uratować, ponieważ dzisiaj jest 13 grudnia, więc do 24, no 11 dni, owszem, łącznie z Wigilią. Jeżeli by nawet mi się nie udało, to w Wigilię będę siedział tutaj 4, 8, 15 tysięcy godzin tylko po to, żeby to wszystko uratować. Tak. Tak będzie. W każdym razie dzisiaj zaczynamy z nowym lotem, z nowymi szansami na to, żeby zdobyć to, na czym nam strasznie zależy, prezenty. Mamy zabrać znowu 4 gifty od UFOka, czyli musimy znaleźć gdzieś naszego przyjaciela i go po prostu tam troszeczkę popyrgać naszą rakietką. Czy damy radę? Nie mam pojęcia, jednakże liczę na to, że chociaż go znajdziemy, że chociażbym go zauważył i najwyżej będę mówił, o, przynajmniej był, pojawił się, że nie było aż tak źle z tymi poszukiwaniami, tylko po prostu mi się na przykład uciekł czy coś w tym stylu, bo jeżeli go znowu nie znajdę, to będę po prostu zawiedziony z moich poszukiwań i chyba na tym się skończy, że go nie znajdę. Ewentualnie zobaczę go znowu na końcówce mojego paliwa i po prostu mi ucieknie tam, gdzie bym nie chciał. No i zapomniałem ogólnie o tym, że mam coś takiego jak rakietki. Zapomniałem, że mam coś takiego jak rakietki i nie mogę sobie oh fuck. Collect gift, tam był jakiś collect gift. Czy ten gift był jakimś innym giftem, że on jest... W sumie tak, on wygląda troszeczkę jak inny gift. Czyli będą też inne gifty, które najprawdopodobniej będą nam dawać 3 gifty zamiast jednego. Czyli będzie to zdecydowanie szybciej wszystko leciało. To mi się podoba. Zainwestujmy sobie teraz pieniądze w większą ilość tych speed gate'ów, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli będzie ich więcej, to będzie nam łatwiej zdecydowanie polecieć wyżej, będzie nam zdecydowanie łatwiej zdobywać właśnie te prezenty, a skoro widać, że im wyżej to są lepsze prezenty, no to ja pędzę do góry po prostu i próbuję osiągać jak największą wysokość z tego, dopóki jeszcze po prostu mogę. Okej, lecimy tutaj. Pani by dawało mi to paliwo, troszeczkę więcej paliwa, bo na razie to jest naprawdę czasami tragiczne, jak mało tego paliwa dostajemy. Okej, dolna część już poleciała w dół. Checkpoint powinien się zaraz pojawić, ponieważ on był chyba na około 50 paru tysiącach metrów. Tylko jest UFOK. Jest UFOK, czemu musiał się dopiero teraz pojawić? Czemu on dopiero teraz się pojawił, zamiast po prostu na przykład, nie wiem, o wiele szybciej, jak miałem jeszcze paliwo i bym mógł dogonić chociaż te prezenty. Okej, lećmy w dół na szpikulce, tak? Na szpikulce po prostu jak najszybciej w dół. Zniszczymy się i tyle będzie z naszej przygody, bang. Tak jest, 26 cukierków zdobyte, żadnej misji nie zdobiliśmy, więc jest troszeczkę smutno. Jednakże potrzebujemy pozbierać troszeczkę więcej cukierków, ponieważ nie mamy zrobionych ani sterowników, ani rakietek, jeżeli mi się wydaje dobrze. I co jeszcze? Nie mamy zrobionych chyba tak to wszystko, więc potrzebujemy na razie po prostu zdobyć właśnie to, co mówię. I musimy też popalać w speedgate'y. Czemu potrzebujemy speedgate'y? Ponieważ jeżeli byście nie zauważyli, mamy misję 500 speeda, czyli no to jest dość mało nam brakuje, jednakże potrzebujemy wciąż jednego speedgate'a. Potrzebujemy wciąż jeszcze jednego speedgate'a, tak trafić dwa pod rząd najlepiej, żeby po prostu osiągnąć ewentualnie, no górna część może jak będzie sama to szybciej no nie, no i oczywiście musiał się pojawić tutaj samolot. O mój Boże! O mój Boże, ja potrzebuję tego speeda w górę. O, poczekajcie, zobaczcie, my tego gifta lepszego. Tak jest, on daje 2. On nie daje 3, czyli troszeczkę wtedy może przesadziłem, jednakże daje 2 prezenty, więc jest zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, jeden lot dał nam już 5 prezentów. Czyli powiedzmy, jakbym robił takie loty co chwilę, to na pewno byśmy zdobyli te prezenty na czas, więc zdobywajmy prezenty jak najwięcej. No wiecie, idzie im więcej prezentów zjazd na edy, tym więcej będę mógł wam dać. Ewentualnie wy będziecie mogli dać mi więcej łapek w górę, że ja więcej łapek, że ja więcej prezentów do was ogarnąłem. Tak. Żulenie łapek w 2016, takie fajne. Słuchajcie, ja nie kupiłem sterowników oraz nie kupiłem, tak, boostów. Czyli potrzebuję 450 na jedno, 400 na drugie, czyli to jest w sumie 850, więc to jest troszeczkę taki wydatek. Jednakże jeżeli zaczniemy zdobywać te, jeżeli zaczniemy robić te wszystkie misje, zdobywać tam teraz tych 5 giftów, które potrzebujemy, to wydaje mi się, że damy radę to zdobyć naprawdę szybko. Okej, gift zdobyty, tylko że paliwo minąłem, pomimo tego, że praktycznie ja nie zaczepiłem, ale mamy UFOka. Mamy UFOka, czyli z niego zaczną wylatywać nam w końcu prezenty. Dawaj nam prezenty, ziomek. Prezenty, go. Okej, nie, ja to ja muszę wziąć tego prezencika. No, weź go. Okej.
autofuel, dolna część, jednakże górna część jest odpalona i mamy zdobyte 5 prezentów, czyli zdobędziemy teraz sporą ilość golda, tak, znaczy naszych cukierasków do upgrade'ów. Jeszcze na to dzisiaj się myślałem, że uda mi się zderzyć z helikopterem, jednakże tego nie dokonałem. Teraz możemy tylko jedynie spalać i liczyć na to, że jakieś tam cukieraski czy może jeszcze jakieś prezenty się nam po prostu pojawią pod nogami. Chociaż no, jak widać, jedyne co nam się pojawiło to wielka masakra i śmierć. Okej, okay. Dobyłem 400 cukierków nagrody za te prezenty, czyli mogę kupić sobie... ja jednak nie kupiłem tej górnej części. Czyli zaczynamy pierw od górnej części, a teraz dopiero pójdę po boosty. Mało nam brakuje, ponieważ mamy 450 wymagane, a mamy 393, więc nam potrzebujemy zaledwie 57 cukierasków, więc to nie jest żaden dla nas problem. Musimy dolecieć do 50 tysięcy wysokości. Co to dla nas? Jeżeli skupię się na locie w górę, bez zbierania żadnych rzeczy, które są nam niepotrzebne, typu właśnie prezenty, które po którego poleciałem. Znaczy wiem, one są potrzebne, jednakże no nie w tym wypadku, to bez żadnych większych problemów tam dolecimy na tych dwóch częściach. Patrzcie, no mamy już 45 tysięcy wysokości. No teraz jeszcze wezmę sobie boostera, więc wyślę naszą górną część jeszcze wyżej, jeszcze szybciej. Zdobyliśmy też Gatherer, czyli będziemy mieli jeszcze hajs za achievementa i może uda mi się zdobyć jeszcze ten prezencik tutaj. Okej, prezencik tutaj jeszcze zdobyłem, więc jestem szczęśliwy z tego, jak wyszedł nam ten lot. No teraz polecę sobie szybko w dół, żeby po prostu szybciej się rozpierniczyć. I wiem, mógłbym kliknąć teraz spację, jednakże spadanie w dół daje nam jeszcze możliwość zdobycia jakichś właśnie prezentów czy cukierków podczas spadania, a jakbym się zniszczył, to tego po prostu byśmy nie mogli zrobić. Wow! 1283 cukierki zdobyte na tym jednym locie, czyli mógłbym sobie kupić nawet albo radar, albo te właśnie części, które by nam dawały tutaj wiele możliwości. Jednakże ja kupię sobie takie rakietki, sterowniki i wydam na... mamy ile? 826 golda. Więc wydam sobie po pierwsze na większą ilość fuela w powietrzu, większą ilość bramek, większą ilość golda, która nam przychodzi za wysokość, oraz mniejszą, znaczy lepszą konsumpcję paliwa po prostu, tak? Jeszcze mamy 76 golda, więc wydamy sobie na damage ogólny oraz na elektrowstrząsy od naszych wszelkich, jak się nazywa, od naszych wszelkich chmurek, tak? Więc będzie nam, będziemy mieli dłuższe, lepsze przetrwanie. Collect fuel 1. Misja strasznie banalna, jednakże no jak na razie fuel żaden oprócz ten do boosterów się jeszcze nie chce pojawić, więc no może powiem tylko, że misja dość banalna, to no niefortunnie nic nie chce dla nas się pojawić. Mam jedynie jeszcze booster tutaj, który nas wyśle troszeczkę, tam było paliwo, więc uwaga, paliwo zdobyte, misja zdrobiona, teraz tylko spróbujmy ogólnie, o, mamy jeszcze ufoka tutaj, dzień do, what the fuck, nie spodziewałem się, że jestem w stanie to tak naprawdę szybko zniszczyć, jednakże jestem z tego powodu strasznie szczęśliwy. Ogólnie wydaje mi się, że tak jak było w drugiej części, jest coś takiego jak misja typu, wiesz, ileś tam paliwa, aby to paliwo dawało nam jeszcze więcej paliwa. Jednakże ile tego jest nam potrzebne, nie mam pojęcia. I teraz tak, no ja lecę w dół, jeszcze dzwoni zaraz do mnie telefon, więc po prostu spadnijmy w dół, a ja zaraz się z wami widzę po prostu w dalszym locie. Dobra, jestem, ogólnie tak spadałem. Zdobyłem jakiś achievement, którego nawet nie wiem, który achievement zdobyłem. Wydaje mi się, że właśnie zdobyłem ten achievement ze zbieraniem paliwa czy coś w tym stylu, jednakże nie mam zielonego pojęcia, więc was muszę za to przeprosić, ponieważ no, musiałem odebrać ten telefon, bo był to bardzo pilny telefon. Jednakże mamy przez to troszeczkę więcej pieniędzy, więc możemy wydać sobie na... w sumie wydam chyba na możliwość właśnie przyciągania bardziej wszelkich elementów, które są obok nas, oraz na... jeszcze częstsze akceleratory i jeszcze mniejszą wagę naszego samolotu, naszej rakiety oraz na częstsze lollipopsy, żeby po prostu więcej tego golda zdobyć. Ok, naszą misją jest teraz dolecenie na 75 tysięcy metrów. To jest już jednakże problematyczne. To może być już jednak dla nas problematyczne, ponieważ na razie ledwo co osiągaliśmy wysokości jakie to były wysokości, no 50 parę tysięcy, coś w tym stylu. Więc nie będzie to tak proste, jak nam się wydaje, lub nie będzie to tak proste, jak było do tej pory ze wszystkimi innymi misjami. Dlatego trzeba się ładnie tutaj skupić i tego
po prostu nie wpadnie w chmurę i trzeba po prostu go dokonać, tak? Trzeba spiąć poślady i powiedzieć: jestem mężczyzną, jestem w stanie to zrobić, mamy już 50 tysięcy, teraz tylko liczyć na to, że nasza górna część jest w stanie się wznieść, tak? What the fuck? Ja nawet jestem w stanie w ogóle się podnosić przy tym. Patrz, ja... Nic. Nic nie udało nam się podnieść do góry, nawet z barierką, która nam daje więcej speeda. Czyli pomimo tego, że zdobyłem sobie właśnie jeszcze mniejszy ciężar naszej górnej części, to wygląda na to, że ona jest jeszcze bardziej upośledzona. Teraz? Jestem w kropce, czemu tak się wydarzyło? Chyba, że ja po prostu... Nie no, mam tą część. Ona ma więcej mocy. Mam wszystko zakupione. Nie wiem. Nie mam pojęcia, czemu tak się stało. Ewentualnie może znieśmy sobie siłę wiatru oraz zwiększmy sobie odporność na wiatr. Odporność na wiatr zwiększę. Zobaczymy, czy to nam nie pomoże po prostu lepiej lecieć. 25 tysięcy metrów bez otrzymania żadnego damage'a. Nie powinno być to problematyczne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ogólnie mi się wydaje, że im wyżej dolecę, tym dostaję właśnie trudniejsze misje, więc jednak sens lecenia wyżej jest jakiś, tak? Ponieważ no jeżeli polecimy sobie wyżej, no to możemy mieć lepsze misje, co nam daje oczywiście, jak się nazywa, więcej hajsu, więc wiecie, o co chodzi, tak? Im wyżej dolecę, tym trudniejsze misje, tym więcej hajsu, tym szybsze upgrade'y, tym więcej upgrade'ów, tym lepsze zdobywanie prezentów, tym, no wiecie, no taka po prostu leci cała wiązanka tych wszystkich zależności. Okej, wylecę teraz z boosterem. Tym razem mamy jeszcze paliwo w boosterach, więc jesteśmy w stanie naszą górną część troszeczkę do tej góry chociaż wypchnąć. Zrobiliśmy sobie przez to kolejny achievement, tam jakiś good weather był, no nawet sporo tych achievementów zrobiliśmy, ale trafiliśmy w Mikołaja i zdobyliśmy 5 chyba prezentów, nie 5 prezentów, tylko 5 cukierków, coś w tym stylu. Nie wiem, jakiego Mikołaja trafiliśmy, jednakże wydaje mi się, że była taka kiedyś gierka. Nagrywałem ją z Mikołajem, który leciał na rakiecie do góry. I nie wiem, czy to nie jest właśnie, nie był on wrzucony do gierki. Increase maneuvering, nie, tego nie chcę. Oraz mamy increase engine power, but decrease lightning resistance. To jest nawet spoko, bo w sumie to spojrzę. Shock resistance, 5 siły więcej, 5... To jednak słabe jest, wydawało mi się, że będzie to o wiele lepsze. Jednakże odblokowaliśmy nowe części, więc od razu zakupimy tą dolną część, żeby więcej mogła wytrzymać, żeby więcej paliwa miała i tak dalej. Teraz mamy 50 tysięcy bez żadnego damage'a. Da się zrobić. A jeżeli to zrobimy, no to będziemy mieli zrobione kolejną misję, która nam da kolejne pieniądze, a kolejne pieniądze dadzą nam kolejne upgrade'y i będziemy mogli lecieć jeszcze wyżej i jeszcze dalej i jeszcze lepiej, co nam tylko wszystko oczywiście zapunktuje w... Jak to się nazywa? W lepsze i szybsze upgrade. Okej, to jest lighting, więc trzeba to uważać. O nie, no i teraz tak. Ufok czy misja? Sorry, wolę prezenty. Sorry misja, ale jednak prezenty są dla mnie zdecydowanie ważniejsze, ponieważ to one są naszym głównym są naszą główną rzeczą, którą potrzebujemy zdobyć, żeby zwyciężyć w tej części gry. Jeszcze tutaj zdobędę kolejne dwa prezenty za zniszczenie tego ufoka. Zobaczcie, mamy 8 prezentów za praktycznie tylko to, że zrównałem z ziemią swoją po prostu misję. Owszem, była jakaś tam szansa, że zdobyłbym na niej 1000 hajsu. Jednakże UFO się może nie pojawić, a misja się pojawi raz jeszcze. Zobaczcie, mamy teraz Collect 2 Fuel. To jest banalna misja, to jest po prostu banalna misja, więc zdobędziemy sobie teraz Easy Misijkę. Jak zdobędziemy teraz Easy Misijkę, to zrobimy sobie Easy Upgrade'ik. No, jest dobrze. Tym bardziej, że fuel leci się nie tylko od normalnego fuela, ale nawet od boosterów, więc zobaczcie, misja została wykonana w ciągu 16 tysięcy metrów w górę, więc no było to bardzo opłacalne. Teraz tylko osiągnijmy po prostu jak największą wysokość, ewentualnie znajdźmy znowu przez przypadek jakiegoś zabłąkanego ufoka, który chciałby nam się tutaj przedstawić i dostać najwyżej troszeczkę
Po twarzy, tak, że jak powiem, dobra, lecimy, tutaj unikamy wszelkich zderzeń z helikopterami i z samolotami, zbieramy troszeczkę więcej paliwa, tutaj mamy troszeczkę prezentów do zebrania, więc jest wszystko gicik, no owszem, paliwo nam w boosterach się właśnie skończyło, ale jeszcze jakiś tam booster zdobyliśmy, może, no prawie udało nam się zrobić jeszcze raz rekord naszego lotu, jednakże no, zabrakło nam minimalnie paliwa, ale spadamy naprawdę w dobrym miejscu, ponieważ co chwilę zdobywamy jakieś tam pieniądze, jakieś tam cukieraski, jakieś może jeszcze prezenty nam wskoczyły, jeżeli wszystko się dobrze powiedział, chociaż na to nie liczę. No ufok był po prawej stronie, a jednak powiedziałem, że na to nie liczę i się udało zdobyć jeszcze jeden prezencik, więc był to bardzo owocny lot. Jestem z tego powodu strasznie szczęśliwy. 310 cukierków, mało bo mało, ale wciąż odblokowuje nam to właśnie nowe upgrade, więc kupimy sobie górną część, chyba lepszą. Tak, kupię sobie górną część, potem dopiero kupię rakiety, ponieważ one dają teraz tutaj naprawdę mało mocy. Jak wtedy dawały 10, teraz daje nam tylko 5, więc bardzo byłby to słaby wybór, jakbym na to wybrał. I teraz, okej, kolekt... Zebrać 5 cukierków, poważnie. Misja zbierz 5 cukierków, to jaką będziemy mieli nagrodę za to, że nam się uda to zrobić? Bo zgaduję, że jeżeli zrobię tą misję, to będę, nie wiem, ze 100 dodatkowych cukierków za misję. Nie wierzę w większą ilość po prostu. Nie wierzę, że ta misja daje nam większą nagrodę niż właśnie te 100, no, zbierz to paliwo, what the hell, niż to 100 cukierków, ale no zawsze 100 cukierków więcej, tak, no nie możemy narzekać, że na cukierki, które zdobywamy, bo im więcej cukieresków, tym więcej upgrade'ów. Owszem, prezenty są o wiele lepsze, ale cukierki też fajna sprawa. Okej, górna część poleci na boosterach, ponieważ no nie mogę ich nie użyć w żadnym wypadku. Kiedyś musiały zostać aktywowane. Próbuję oczywiście wycelować jeszcze w prezenty. O, tu jeszcze na ten większy prezent, więc zdobyliśmy oczywiście podwójne, jak to nazywa, podwójne prezenciki, bo zdobyliśmy nam dwa. I jakby nam teraz jeszcze udało zniszczyć tego ufoka. Po prostu coś cudownego, chociaż no dobra, to, na to nie liczę, jednakże dwa prezenty z tego ufoka zostały zdobyte, więc jest to naprawdę sporawa ilość i pomimo tego, że nie udało nam się zrobić tego, co chciałem, czyli zniszczyć tego ufoka, to tak czy jak zdobyłem sporo prezentów z tego, tak? Misja została wykonana, prezenty zostały zdobyte, więc jest naprawdę sponio wynik, jeżeli chodzi o ten lot. A jeszcze, jak widać, cały czas spadamy, więc jakieś tam rzeczy może nam się jeszcze natrafią na naszej drodze, no, oprócz śmierci. Mam nadzieję, że cokolwiek oprócz śmierci. Mój pies zaczął teraz jeszcze szczekać. Dzięki pies, że chcesz mi tylko utrudnić moje nagranie. Okej, okay, zrobiliśmy no 50 gold, no ja myślałem o 100, co ja jestem głupi. Okej, okay, jest to jeden UFO, no racji tego nie znajdziemy, ponieważ no wiemy, jak się znajduje często te UFOki, więc na to nie liczę. Jednakże no może przodą mnie szczęście. O, podwójny booster, no moi drodzy, to jest po prostu potrójny booster. To jest szansa na zrobienie rekordu speeda lub rekordu wysokości, więc mam gdzieś po prostu ufoka, jeżeli go na tym zajmie, to trudno. Ja próbuję teraz zrobić rekord wysokości, chociaż no jak widać już się nam wszystko schrzaniło. Już się nam wszystko schrzaniło, chociaż tutaj paliwa się kolejne pojawiają, więc może jeszcze jakaś nadzieja na to jest. 50, 60 tysięcy mamy wciąż na tej głównej części i mam ufoka. Mam ufoka, więc zdobyłem to, co chciałem zdobyć. Zdobyłem, może nam się jeszcze uda zdobyć najlepszą wysokość, ponieważ mamy jeszcze, owszem, przypominam, drugą część, która też potrafi latać. Jeżeli zdobyłbym paliwo do boostera, to bym na pewno to zrobił. Jednakże, no, nie wiem, czy nam się tak poszczęści. Dawaj, paliwo do boostera, albo nawet normalne paliwo, tylko żeby dojść do tego best height. I daliśmy radę tutaj nawet na ciekawe potrójne cukierki. Teraz tylko spadajmy i po prostu trafmy na jakieś szczęśliwe prezenty. Paliwko, może jeszcze jakieś cokolwiek, także może utrzymać się w dłużej w powietrzu. Okej, okay, prezenty się probiły, cukierki się nam zdobyły jako achievement, więc damy jakieś dodatkowe pieniądze za achievement, a zobędziemy. Jestem z tego powodu strasznie szczęśliwy. Dalej spadamy w dół, dalej nie aktywuję oczywiście mojego self-destructa, ponieważ wolę tam pozbierać te cukierki, ponieważ jakbym właśnie tego nie robił, to nie zrobił tego achievementa z cukierkami. Ile tego zrobiliśmy? Zdobyliśmy właśnie 755 cukierków z jednego lotu, więc mogę sobie kupić lepsze rakietki w końcu. Strasznie słaba misja. Strasznie słaba misja, ponieważ to będzie tylko 50 cukierków i... No owszem, no fuel fajne. Fuel zawsze jest fajny, nieważne ile tam tego będzie, to fuel będzie zawsze fajny, ponieważ no będziemy wtedy dłużej mogli latać. Jednakże no 50 cukierków nie jest to w żadnym wypadku zadowalające. What the fuck? Nie mogłem sterować. Nie mogłem na początku sterować, nie chciał mi w ogóle, no niby potrafiłem lecieć, niby wszystko fajnie, tak leciał mi coraz do góry i w ogóle nie skręcał.
Ale właśnie, no, nie skręcał, nie reagował w ogóle na moje te. Okej, jeden speedgate został odnaleziony. Teraz jeszcze go znaleźć drugiego speedgate'a i misja zostanie po prostu wykonana. O, fajnie, super. W świetnym miejscu się speedgate pojawił, ale na szczęście był tutaj jeszcze inny, który nas po prostu ratuje. I teraz mogę bez żadnych skrupułów lecieć do góry i osiągać te nasze przestworza. Go! Go w górę! Go po prostu pędź jak wariat, zbieraj jeszcze paliwko i po prostu unoś się ku niebiosom. Chociaż no, kurna, chciałem dobyć to paliwo, jednakże nas przewiał troszeczkę wiaterek i mi to uniemożliwił. I teraz po prostu spadamy w dół i... No i spadamy w dół. I spadamy po prostu w dół. O daj, odwróć się, leć do dołu, zbieraj wszystkie rzeczy na swojej drodze. Rozwalaj sterowce, czemu nie? Najwyżej nasze erfy nie dolecą tam, gdzie miały dolecieć. No, będą musiały się z tym jakoś pogodzić. Nasza rakieta jest ważniejsza. My robimy teraz ważniejszą robotę niż te erfy w sterowcach. Bo one jedynie nam w sumie, znaczy one w sumie... Wiem, że to chodzi! Dopiero teraz ogarnąłem pierwszą historię. To nie chodzi o to, że UFO niszczymy. Jeżeli się skupicie na tych sterowcach, nie wiem, żeby dopiero teraz do mnie dotarło. Oni mają też takie siatki. I... Naszym, ich zadaniem też jest, że łapią te wszystkie prezenty z powietrza, ponieważ one wyleciały w kosmos. To ma teraz sens w końcu. Chyba tak mi się przynajmniej wydaje. Przemiacę taki sam właśnie ułożyłem. 335 golda, collect 10 sweets. Okej, okay. Zróbmy sobie ten lot. Spróbujmy zdobyć te 10 cukierów, które nie są dla nas żadnym problemem. No zobaczcie. Zdobyta, misja jest zdobyta, czyli zdobędziemy sobie naszą misję, jednakże spróbujmy dolecieć tak, znaczy spróbujmy zdobyć ich jeszcze jak najwięcej. Uwu, speedgate tam się tutaj ładnie układają, to mi się podoba. Szkoda, że tylko dwa, a nie 4 czy 5 pod rząd, bo wtedy mielibyśmy, no naprawdę, genialny lot. Tutaj no niestety jednego nie trafiłem, jednakże wciąż lecę do góry, wciąż tutaj osiągam jakieś tam, już naprawdę ładną wysokość. Tym bardziej teraz straciliśmy naszą dolną część. Wiem, że tam był ufok. Wiem, że tam był ufok, jednakże spróbuję tym razem po prostu... O nie. Po prostu tym razem chcę dolecieć do wysokości jak największej, jak ją zdobyliśmy do tej pory. Widzicie? Tutaj zacząłem naszego świętego Mikołaja, tylko że po zniszczeniu świętego Mikołaja strasznie nas odrzuca. Nie wiem, czy to jest taki przypadek, że drugi raz tego walnęliśmy i tak nas odrzuciło, czy tak będzie zawsze. Jednakże... No, on coś wyrzuca z siebie, on jakiś tam prezent z siebie wyrzuca, ja bym musiał je jak najczęściej zbierać. Okej, golda zdobyłem, znaczy cukierki zdobyłem, fuel zdobyłem, 84 prezenty po drugim odcinku mamy. Czyli powiedzmy w poprzednim odcinku zdobyliśmy ich 22, teraz zdobyliśmy ich w takim razie 62, więc o 40 więcej niż w poprzednim odcinku. Więc jeżeli będzie taka tendencja rosnąca, że aż pewnie zdobyła ponad 2, nie, w sumie nawet 3 razy więcej prezentów co odcinek, to powinniśmy zdążyć do naszych świąt. W każdym razie, ja się na razie z wami żegnam. To było na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek z gry Into Space Xmas Story, czyli też ogólnie Into Space Trójka. To było na tyle, ja się z wami żegnam. Widzimy się już jutro. Będziemy mieli jutro już tylko 10 dni do uratowania świąt. Siemanko, peace, yo! La 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 la